2009 roku rozpocząłem swoją przygodę z MMA. Dzisiaj wracam do swoich korzeni, do kickboxingu. Niedługo mój start w K1. Cały czas uważam, że jestem mocny, że mocno rozwijam się i że mam jeszcze dużo do zaoferowania i do pokazania w kickboxingu. Tak naprawdę sukcesem albo drogą do sukcesu jest połączenie widowiskowych walk z wygranymi. I chciałbym, myślę, że na tej fali trwać cały czas, pokazywać ludziom, że Piotr Struz to statek, który niełatwo zatopić. BSF Kickboxing Challenge pokazuje, że kontraktując takich zawodników jak Daniel Omielańczuk czy Marcin Różalski, pokazują, że to nie tylko MMA ma grać cały czas pierwsze skrzypce, ale kickboxing też znowu zaczyna się liczyć. Zawodnicy, którzy odnosili ogromne sukcesy w MMA, nagle wracają do kickboxingu. Myślę, że nie ma żadnej obawy o to, że Piotr Struz przyjdzie nieprzygotowany lub będzie chciał jakoś tam zachowawczo walczyć. Tego Piotra już nie ma. Nawet jeżeli padamy, to mamy wstawać. Jeżeli się potykamy, mamy wstawać. Jeżeli nas duszą, mamy nie klepać. Jeżeli nas biją, mamy nie uciekać. Stajemy i bijemy się. Maszeruj albo gin. Sam nie wiem, co bardziej gdzieś mnie jara. To, że wracam do korzeni, do kickboxingu, czy to, że zawalczę przed swoją polską publicznością. Myślę, że to są oba bodźce, które tak mocno mnie motywują, że naprawdę 9 marca nie zabraknie fajerwerków na tej walce. Kevin Bryce Kombu, czarnoskóry zawodnik, pochodzący z Niemiec, z dobrym rekordem. Co ważniejsze, wygrał w 2016 roku z Bratkowiczem, czyli z obecnym mistrzem DSF Kickboxing Challenge. Zauważyłem, że to mocny, twardy, mocno bijący, idący cały czas do przodu zawodnik, co daje nam gwarancję, że ta walka naprawdę będzie wyjątkowa. Jest to idealny oponent na moją pierwszą walkę po powrocie do kickboxingu dla DSF Kickboxing Challenge. To tylko gość, z którym trzeba wyjść i trzeba się bić. I tyle.